Miałam trochę nierówno oczy, ale chyba każdy takie ma. Hej, masz cienie pod oczami, powinnaś coś z tym zrobić. Cześć, witajcie w nowym filmie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o kolejnym produkcie z firmy The Ordinary, którą wszyscy kochamy, bo jest po prostu cudowna, jest tania i działa cuda. Marka The Ordinary pomogła mi w walce z moim trądzikiem bardzo, okej? Okay? Bardzo. Na dole podlinkuję Wam filmy, w których opowiadam o mojej przygodzie z marką The Ordinary. I tym razem postanowiłam przetestować Coffeine Solution 5% plus EGCG. I szczerze, jeszcze rok temu ja nie zdawałam sobie sprawy, że mam cienie pod oczami. W ogóle jakoś nie przyszło mi to do głowy, widziałam się w lustrze i totalnie nie zwracałam na to uwagi. Wydawało mi się to czymś tak totalnie normalnym. Też z racji tego, że ja mam dosyć taką oliwkową cerę, te takie przebarwienia to jest dla mnie coś normalnego. Natomiast kiedy ludzie zaczęli pisać w komentarzach, że masz cienie pod oczami, powinnaś coś z tym zrobić. Może powinnaś użyć Coffeine Solution, to by Ci pomogło. Co myślisz o tym? Myślę, że jest Ci to potrzebne. Wtedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, że może ja faktycznie mam te cienie pod oczami. I kiedy zaczęłam się przyglądać swojej skórze i szczególnie swoim oczom, to faktycznie zauważyłam, że ja mam te cienie pod oczami i że fajnie by było się ich pozbyć. Szczególnie, że jakieś 3 miesiące temu te cienie naprawdę zrobiły się mocno widoczne i nie wiem, czy to dlatego, że przyszło lato, czy po prostu ja niechcący użyłam trochę kwasu gdzieś w okolicy mojego oczu, ale te cienie zaczęły robić się naprawdę poważne i tutaj macie wideo, jak te moje oczy wyglądały. A to jest, jak moje oczy wyglądają teraz. Wiem, że mam trochę nierówne oczy, ale chyba każdy takie ma. W każdym razie wyglądają one dużo, dużo lepiej teraz. I właśnie to dzięki temu, że użyłam tego produktu. Na początku nie byłam jakoś super do tego przekonana, ale faktycznie ten produkt działa. Kosztuje on 5 funtów. Jest to naprawdę bardzo przystępna cena, z racji tego, że ta buteleczka jest dosyć duża i możemy mieć ją otwartą przez 12 miesięcy, więc taki produkt powinien nam spokojnie starczyć na około roku. I producent zaleca, żebyśmy używali go 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Ja natomiast używałam go rano i wieczorem przez jakiś czas, ale teraz używam tego wieczorem, a rano używam takiego kremu z witaminą C. Z racji tego, że po prostu dostałam ten krem do testów, bardzo się mi on spodobał, otworzyłam go, więc po prostu też chcę go zużyć. Ale uważam, że ten produkt jest równie dobry, z racji tego, że zobaczcie, używam go 1,5 miesiąca i naprawdę widać różnicę. Nie jest to taka drastyczna różnica i nie jest to coś takiego, że o, nagle ja już nie mam cieni pod oczami, bo nadal je mam. Natomiast są one na pewno mniej widoczne, tak samo jak ta opuchlizna pod moimi oczami, wydaje mi się, że ona też jest troszeczkę mniejsza. W składzie tego produktu mamy m.in. wodę, mamy kofeinę, mamy kwas hialuronowy, mamy kwas lactic acid, nie wiem jak to jest po polsku, mamy ekstrakt soi i wiele innych bardzo dobrych składników, które właśnie pomagają nam uzyskać taki efekt. Więc jeżeli miałabym ocenić ten produkt, dałabym mu takie 8,5 na 10, z racji tego, że po prostu no, nie jest jakaś diametralna różnica, używam go już jakiś czas, natomiast zdecydowanie ta różnica jest. Jeżeli chodzi o używanie tego produktu, to ja po prostu nabieram trochę na tą pipetkę i nakładam to pod moje oczy, tak aby nie dotknąć pepitką skóry, bo nie chcemy rozprowadzać bakterii i po prostu rozprowadzam go w okolicach oczu i idę spać. I to jest tyle. I zazwyczaj wtedy, kiedy użyję tego produktu, to gdy budzę się rano, moje oczy wyglądają dużo, dużo lepiej. Więc dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym produkcie. Ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona, więc jeśli Wy próbowaliście tego produktu, to tak jak mówiłam, dajcie znać na dole, co o nim myślicie. A jeżeli nie, to dajcie mi znać, czy o nim słyszeliście, czy może chcielibyście go użyć, itp. itd. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować tego kanału. Teraz mój goal to jest mieć 1000 subskrypcji, tak aby w końcu osiągnąć monetyzację. Na razie mamy co, 350 chyba, czy 340, więc jeszcze długa droga przed nami, ale uda nam się, co nie? Na dole podlinkuję również mój angielski kanał, tam nagrywam dużo więcej recenzji, dużo więcej filmików na temat skóry i nie tylko, także możecie sobie również zajrzeć tam. Pamiętajcie również, żeby wejść na mój Instagram, a ja widzę się z Wami w kolejnym filmie.